Kolejna podwyżka, tym razem na kolei. W tym tygodniu PKP Intercity wprowadzi zapowiedziane zmiany w cenniku. W zależności od kategorii pociągu podróżni zapłacą za bilety więcej o prawie 12% lub ponad 17%. Przewoźnik tłumaczy zmiany znaczącym wzrostem cen energii. W 2019 roku PKP Intercity ponosiło koszty energii w kwocie około 500 milionów złotych brutto. W 2023 roku ten koszt sięgnie 1,5 miliarda złotych brutto. To jest ta różnica, z którą my jako przewoźnik mamy do czynienia na przestrzeni tych ostatnich 4 lat. Więc wprowadzenie tych zmian cen biletów z punktu widzenia przewoźnika jest konieczne. Ja podkreślam, że one nie zrekompensują wzrostu kosztów operacyjnych spółki. Jednak nie przekonają też raczej do przesiadki na pociąg tych, którzy do tej pory przekonani nie byli. Zwłaszcza, że najdroższy bilet na pociąg Pendolino relacji Katowice-Gdańsk kosztować będzie nie jak do tej pory 214 zł, tylko 250 zł. To mniej więcej tyle samo, co koszt paliwa, które spali samochód na takiej trasie. Podobny jest też czas podróży, bo wynosi nieco ponad 5 godzin. Choć podwyżka nie powinna dziwić, to można było jej zapobiec. Dla państwowego przewoźnika, który wozi z dużej części za nasze pieniądze pasażerów, jest szereg instrumentów, które można zastosować. Można obniżyć VAT na bilety kolejowe, co zrobiła ostatnio Finlandia. Można obniżyć stawki dostępu do torów, co zrobiły Niemcy czy Francja. Można wprowadzić tanie, większe dofinansowanie, co znowu zdaje się w Hiszpanii przechodzi. Jednak nie tylko monopolista na polskim rynku kolejowych przewozów dalekobieżnych szuka pieniędzy w portfelach podróżnych. Przypomnijmy, że zrobiły to ostatnio Koleje Śląskie. Choć spółka tłumaczy, że obniżyła ceny, to najpierw podniosła je dla osób kupujących bilety w kasie i u konduktora. Dlatego jeśli ktoś kupi bilet w biletomacie lub w aplikacji, to ma taniej nie o 10%, tylko o 5%. Ta zasada obowiązuje od 11 grudnia. Ale by mówić o rysowaniu jakiegoś dużego trendu jeszcze jest zbyt wcześnie, to jest niespełna miesiąc. Poczekajmy. Zgodnie z naszymi założeniami dzieje się tak, że ludzie odchodzą od archaicznej kolejki, bo te wianuszki ustawiające się do kas to jest jednak przeżytek. Mamy oczywiście przygotowane zniżki z myślą dla osób, które korzystają zarówno ze sprzedaży mobilnej biletomatów, jak i w żaden sposób osoby, które na przykład są seniorami i kupują u drużyny konduktorskiej, nie płacą dodatkowo. Wygląda na to, że podróż pociągiem już tańsza nie będzie. Podwyżki w pociągach Intercity wejdą w życie 11 stycznia. Ulica Wolności w Zabrzu nie wygląda dobrze. Krótki, ale uciążliwy dla wszystkich mieszkańców, pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców fragment torowiska zostanie w końcu zmodernizowany. Tramwaje Śląskie podpisały dzisiaj umowę z wykonawcą, który w ciągu 7 miesięcy ma wykonać pracę na odcinku od ulicy Miarki mniej więcej do przystanku Zabrze Urząd Stanu Cywilnego. Jest to, tak jak podkreślamy cały czas, niby mały odcinek, bo w sumie 670 metrów długości całego odcinka, no ale to jest 1350 metrów toru pojedynczego oczywiście. No i trudna realizacja, bo realizacja w centrum miasta. Trudna tym bardziej, że w tym miejscu torowisko jest poprowadzone w jezdni, co codziennie odczuwają podwozia przejeżdżających tędy samochodów. Po zakończeniu prac nie będzie tak trząść i ma być dużo ciszej. Torowisko będzie odbudowane, począwszy od wszystkich warstw wgłębnych i tak jak wspomniałem, przebudowy wszystkich kolizji i odbudowane w technologii płyty wielkogabarytowej z szyną pływającą, czyli w zalewie tak zwanych materiałów elastycznych. Prace będą wymagały bardzo dużych zmian w organizacji ruchu. Mieszkańcy bardzo upominali się o remont tego odcinka, ale teraz przyszedł ten moment i rzeczywiście na pewno będzie trudniej. Tym bardziej, że w Zabrzu realizujemy duże zadania drogowe, no, szczególnie tutaj odcinek Nowo Korfantego, który łączy północ-południe, on na pewno też nam trochę wprowadza utrudnień. Wykonawca chce zacząć pracę na ulicy Wolności w ciągu kilku tygodni. Koszt inwestycji to ponad 12 milionów złotych. Przy okazji modernizacji wymieniona zostanie też warstwa wierzchnia drogi, ale chodniki i przystanki pozostaną bez zmian. Już nie Gołonóg Damel, a Reden Komenda Policji. Zamiast Dąbrowy Górniczej Pałac Kultury, Dąbrowa Górnicza Fabryka Pełna Życia.
to tylko niewielka część zmian, z którymi muszą liczyć się pasażerowie komunikacji miejskiej podróżujący przez Dąbrowę Górniczą. Od 14 stycznia 60 przystanków, łącznie ponad 150 stanowisk przystankowych komunikacji miejskiej zmieni swoją nazwę. Przy niektórych zmiany już są wdrażane. Ja wiem, czy taka zmiana jest potrzebna. Ja i tak głównie samochodem jeżdżę, ale myślę, że starsze osoby są przyzwyczajone do starego nazewnictwa, więc może to być dla nich utrudnienie. To się okaże, czy to będzie dobrze funkcjonowało, czy nie. No. Może będzie łatwiej się jakoś tak zorientować mniej więcej, gdzie kto jest. I takie też jest założenie wprowadzanych zmian. Mieszkańcy i przyjezdni korzystający z komunikacji miejskiej mają być lepiej zorientowani w przestrzeni. W marcu zeszłego roku przeprowadzono konsultacje społeczne, z których jednoznacznie wynika, że nowe nazwy przystanków są w mieście potrzebne. Na październikowej sesji dąbrowscy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie, a nowe tabliczki przy przystankach będą pojawiały się sukcesywnie. Przy okazji, bo cały czas w mieście trwa tworzenie nowej siatki połączeń, postanowiliśmy uporządkować i ujednolicić nazwy przystanków. Ujednolicić w tym sensie, żeby decydująca była nazwa dzielnicy, nazwa osiedla, żeby to ona w pierwszej kolejności wybijała się na pierwsze miejsce, zaraz potem nazwa ulicy czy miejsce charakterystyczne, które jest w pobliżu. W niektórych przypadkach nastąpił powrót do historycznych nazw, jak na przykład Gołonóg Kasprzaka Centralna Kuchnia, gdzie niegdyś gotowano dla pracowników Huty Katowice. Miasto zdecydowało również, że poza dwoma wyjątkami, w tym właśnie Huty Katowice, odchodzi od nazewnictwa przystanków nawiązującego do zakładów, które już nie istnieją. Ale zmiany dotyczą również statusu niektórych przystanków, co oznacza tyle, że część z nich zaczną lub przestaną być na żądanie. Ten proces wymiany nazw przystanków przebiega jednostajnie, systemowo. Z biegiem czasu coraz więcej tych nazw przystanków będzie, tych nowych, będzie się pojawiało i w terenie, i w systemach teleinformatycznych. Z racji skali przedsięwzięcia to może trochę potrwać, nawet ponad miesiąc. Przez pewien czas w systemach teleinformatycznych mogą widnieć podwójne nazwy przystanków, żeby pasażerowie mogli przyzwyczaić się do Nowej Pogorii, Mydlic Ludowej czy Dąbrowy Górniczej Liceum Zamojskiego. Za wymianę tabliczek informacyjnych odpowiada Zarząd Transportu Metropolitalnego, jednak robi to na zlecenie miasta. Jak podkreśla, to jedna z największych zmian tego typu ostatnich lat. Co zrobić z choinką po świętach? W zależności od miasta możliwości są różne. W Katowicach mieszkańcy muszą sprawdzić harmonogram wywozu, bo ten różni się dla mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Urzędnicy przypominają, żeby nie wyrzucać drzewek z ozdobami. Żywe choinki zostaną wykorzystane w sposób ekologiczny. Te żywe choinki zostaną rozdrobnione, poddane obróbce technologicznej, no i zostanie z nich wykonany nawóz, który później będzie użyźniał tereny zielone znajdujące się w Katowicach. Z kolei w Tychach choinki można wystawić jako odpad wielkogabarytowy. W Tychach firma, która zwyczajowo odbiera odpady, będzie również odbierała choinki. Te żywe, cięte wkładamy do worków na bioodpady, sztuczne wystawiamy przed posesję i sprawdzamy harmonogram odbioru odpadów. One zostaną odebrane w terminie między 23 stycznia a 10 lutego. Urzędnicy przypominają, że naturalne choinki, które mają zachowane korzenie, po świętach można wkopać do ziemi. Akcje dawania drugiego życia choinkom organizują w Bytomiu. Każdy, kto kupił żywą choinkę z zachowanym systemem korzeniowym, może ją po świętach przewieźć do bazy zaplecza technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i albo zadzwonić na dzwonek, albo po prostu zostawić choinkę pod bramą. Te choinki następnie trafią do szklarni i zostaną wczesną wiosną posadzone w reprezentacyjnych punktach miasta. W Bytomiu choinki zebrane w poprzednich latach zostały już posadzone m.in. na Placu Akademickim i Placu Słowiańskim. Odblaskowe ludziki ostrzegają kierowców przy przejściach dla pieszych w Bytomiu. Na razie zamontowano 4, po 2 na przejściach dla pieszych przy ulicach Wyzwolenia i Świętochłowickiej. Przy tej drugiej ulicy znajduje się miejskie przedszkole. Bardzo, bardzo jest niebezpieczne przejście. Ostatnio miałem taką sytuację, że było tutaj różnie, bo pan mi się zatrzymał w ostatnim momencie, zanim jechał ciężarowy samochód. I było bardzo niebezpieczne. Pomysł całkiem w porządku. Oczywiście lepiej, jakby samo przejście dla pieszych było lepiej doświetlone. Natomiast generalnie uważam, że trochę zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Nie zauważałem, aczkolwiek wyglądają dobrze. Mogą wpłynąć na bezpieczeństwo? Jeżeli są odblaskowe w jakiś sposób, na pewno.
Już w lecie ubiegłego roku takie odblaski testowały miejskie służby przy ulicy Wojciechowskiego w Stroszku. To nie koniec instalacji, bo wkrótce mają pojawić się kolejne ludziki. Zostaną zamontowane przy 8 przejściach dla pieszych, między innymi przy ulicach Tysiąclecia, Armii Krajowej czy Orzegowskiej. Przede wszystkim są to miejsca, na które zwracali uwagę mieszkańcy. Są to głównie miejsca przy szkołach podstawowych, przy przedszkolach, ale też przy takich miejscach, gdzie dochodziło do różnych zdarzeń drogowych. Dlatego też już kilka z nich zamontowaliśmy, między innymi w takich dzielnicach jak Łagiewniki, Stroszek, Sząbierki. Koszt zakupu i dostawy 20 odblaskowych ludzików to niespełna 25 tysięcy złotych.